Hej kochani, dziś zapraszam was, jak widzicie, pod tytułem na Haul Sephory. Z amerykańskiej Sephory. Słuchajcie, postanowiłam, że jak pojadę następnym razem do Stanów, a zdarzyło mi się zupełnie tak przypadkowo, można powiedzieć, bo impreza Too Faced była zrobiona tak dosyć na szybko i w ostatnim momencie dostaliśmy z Darkiem zaproszenie. Stwierdziłam, że jak będę jechać do Stanów, to kupię sobie wszystko, o czym marzyłam, wszystko, co chciałam i dziś wam wszystko to pokażę. Także, słuchajcie, nie mogę się doczekać, żeby zacząć próbować te rzeczy. Zróbmy w takim razie zbliżenie. No dobrze, jesteśmy z bliska i w takim razie już wam pokazuję, co tu kupiłam. Pierwsza rzecz, i to była rzecz upolowana, paleta Huda Beauty. Upolowana, bo słuchajcie, panie mi w Sephorze powiedziały, że tego nie ma, że mają tylko rzęsy, że palet już dawno nie ma i tak zaczęłam chodzić po tej Sephorze taka niepocieszona, bo po tą paletę jechałam do Stanów między innymi i jest, znalazła się. Tak wygląda opakowanie, pewnie znane wam z Instagrama. I tak wygląda paleta i co jest fajnego w tej palecie, że jest troszeczkę inna niż wszystkie, bo ma tu na górze takie glitterowe cienie i one się nazywają Textured Shadows. Tak, Texture Shadows i to jest Rose Gold Edition, czyli Rose Gold po prostu. I ta paleta ma dużo ciemnych kolorów, jak widzicie tu na dole, takie burgundy, takie ciemne brązy. No i na górze cały rząd tych właśnie błyszczących, a w środku takie pomiędzy plus jakieś róże. Już wam pokazuję, jak to wygląda, bo ja malowałam się tę paletą na imprezę Too Faced. Zobaczcie, ja maczam w ten palec i to jest, to bardzo, to nie to, że się sypie, to jest bardzo, bardzo kremowe. Tak wygląda, to jest taki metalowy, sorry, coś mi się z głosem dzieje, bo wróciłam z grypu. Metalowy, mokry cień, taki naprawdę, naprawdę fajny. Tutaj jakbyśmy widzieli kawałki wręcz złota, takie jak się to rozetrze, jak się nałoży na oko, tak właśnie jak Huda pokazywała na swoich tutorialach. Najpierw sobie robi całe oko, zostawia ten środek i tylko tak nakłada tutaj, no to wygląda po prostu niesamowicie. Także na pewno nagram wam osobny test tej palety. Jestem ciekawa, jak to się będzie sprawdzało po czasie, czy to będzie taka paleta dobra jakościowo. Zobaczymy. Pomylę. Paleta kosztowała $65, więc nie mało. Także mam nadzieję, że będzie fajna. Jeżeli chodzi o Hudę, kupiłam też rzęsy, w których byłam też na imprezie Too Faced. Rzęsy są w wersji Jade i na pewno też znacie to z Instagrama. Dziewczyny sobie robią make-upy rzeczami Hudy. I rzęsy są fajne, bo to jest sztuczny mink, czyli jak się, mink to jest takie małe zwierzątko. W każdym razie nie jest to z tego zwierzątka, jest to sztuczne. Taki daje efekt. Bardzo takich rozczapiżonych, gęstych, podkręconych rzęs. Tak wyglądają i są podwójne. To znaczy, że mamy tą warstwę, która idzie w jedno, tak do przodu i warstwę, która idzie do góry, więc są niesamowite, bo idealnie naśladują prawdziwe rzęsy. Jedyne, co mi się nie podoba, że są na dość grubym pasku. Widzicie? Tak, mają dość gruby pasek, więc trzeba mieć dosyć mocny eyeliner, żeby je nałożyć, lub ogólnie mocny makijaż oka, ale nakładały się spoko. Muszę je skrócić, bo niestety mnie kuły w oko, są dla mnie troszeczkę za długie. Jeżeli chodzi o rzęsy Hudy, to one kosztują, to one nie są tanie, bo kosztują $23, więc bardzo dużo, ale są to rzęsy wielokrotnego użytku, możemy je nosić, nosić i nosić. Dalej, kolejna rzecz, którą kupiłam, Kat Von D. Słuchajcie, zatrzymałam się przy tym stoisku znowu, bo powiem wam szczerze, że wracam do tych kosmetyków co jakiś czas. Jak wiecie, w wakacje w Danii kupowałam właśnie te kosmetyki Kat Von D i naprawdę świetnie mi się w większości sprawdziły. Kupiłam sobie jeszcze jeden podkład, bo zaraz sprawdzę, który numer mam w domu, bo kupiłam sobie drugi jaśniejszy, uwielbiam to opakowanie. W domu miałam 52, to w ogóle ciemne, a kupiłam sobie 45. I 52 w żółtym odcieniu, w takim żółto-beżowym odcieniu, mocno kryjący podkład, mocno, mocno, mocno kryjący podkład. I teraz też kupiłam sobie w ciepłym odcieniu, bo nie znoszę odcieni różowych. I jest spora różnica w kolorze. Widzicie, to jest ten jaśniejszy. 45, ale było kolorów całkiem sporo do wyboru, więc stałam, zastanawiałam się. Także to jest podkład na teraz. A w ogóle zmieniło się trochę opakowanie? Tak, zmieniło się, widzicie? To jest ten nowszy. Także zmienił się troszkę. I podkład kosztował $35. Jeżeli chodzi o Kat Von D, kupiłam też puder. I puder jest z tej serii Lock It, które ma świetnie utrwalać nam każdy podkład, każdy korektor. To jest też skóra pod oczami. I jest to taki puder, który ona obiecuje, że on nic nie waży, że on jest taki naprawdę delikatny, mocno zmielony. Puder jest całkiem spory, bo tutaj mamy... ja tutaj znalazła, ile tu jest, jaka tu jest pojemność. 19 gramów i jest przezroczysty, transparentny. Próbowałam go sobie w sklepie i mówię, naprawdę spoko.
Tu, nie patrzcie, używałam już. Musiałam zatkać go na podróż puszkiem, żeby nic się nie rozsypało. Mamy standardowo takie pudełeczko, którego nie lubię. No i podobno bardzo dobry. Będę go testować. I puder, słuchajcie, on nie był jakiś bardzo drogi. Kosztował 30 dolarów, ale oni chwalili się, że to jest bardzo, bardzo duża pojemność. I tutaj się z tym zgadzam. Także kolejna rzecz. Dalej. Czy mam coś? Tak, mam jeszcze coś z Kat Von D. Mam jeszcze z Kat Von D, słuchajcie, korektor. Też nowość i musiałam go mieć. To jest Locket Concealer Cream. I to nie jest taki, jak miałam, mam ten poprzedni. Bo ten poprzedni mam, jest bardzo gęsty, po prostu niesamowity. Się nigdy nie kończy. Mam go tu w tubce, można go stosować oczywiście do twarzy, niektórzy go stosują pod oczy. A ja mam teraz tą wersję kremową, typowo pod oczy. I tak jak widziałam tam na wizualizacjach u Kat Von D, no to wyglądało to po prostu niesamowicie, że wtapia się, wiecie, w tą skórę pod oczami, super ją rozjaśnia i nie widać, podobno ma się nie zbierać w zmarszczkach. I zawiera też krem przeciwzmarszczkowy. Mam kolor L7 Warm i ma taki śmieszny aplikator, jak kiedyś były takie błyszczyki L'Oreala z takim serduszkowym aplikatorem, to jest coś podobnego i właśnie podobno to ma być właśnie takie super. Aha, i w ogóle bardzo mocno kryje, bo sobie oczywiście go w sklepie testowałam. No i ma krycie absolutne. Więc kolejna rzecz od Kat Von D i od razu powiem Wam cenę. 26 dolarów. Dalej, Anastazja. Musiałam kupić rzeczy do brwi, bo tych rzeczy nigdy za wiele. Brow Wiz w kolorze taupe, bo kolor blond z Brow Wiz był za bardzo rudy. Na pewno znacie ten kosmetyk. Z jednej strony mamy cieniutką kredeczkę, z drugiej strony taki fajny grzebyczek. I Brow Wiz od Anastazji kosztuje 21 dolarów. Kolejna rzecz z Anastazji to Liquid Lipstick. Kupiłam sobie pomadkę w kolorze Dusty Rose, bo sprzedawczyni, jak mi ją pokazywała, mówiła, że to jest bardzo popularny kolor od Anastazji, bo jest ani różowy, ani beżowy i że taki bardzo normalny kolor, taki dla każdego. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda na ustach. Ja bardzo lubię te płynne pomadki z Anastazji. No jest to taki brudny róż, taki ni to brąz, ni to róż, bardziej brudny róż. Faktycznie nie ma tutaj w nim beżu, nie ma takiego też słodkiego różu. Taki bardzo rzeczywiście dzienny kolor. Ciemniejszy, ale dzienny nadal. Także to jest kolor Dusty Rose, podobno bardzo popularny. I pomadki z Anastazji kosztują w Sephorze 20 dolarów. I kolejna rzecz z Anastazji. Na to Anastazję się rzuciłam na te brwi. Nowość, dla mnie nowość, tu się trochę zgniatła. Brow Definer i to jest troszeczkę inne. Tutaj tym razem w kolorze blond. Troszkę grubsza ta kredka. Gruba szczota, naprawdę ogromna szczota. Bardzo przyjemna taka, fajnie się nią czeszę. Dobrze się nią rozczesuję. I kredka tym razem jest inna, bo jest taka ścięta. Tak jak ta kredka z Benefitu. Więc ona ma podkreślać nam łuki. No i tu wybrałam już troszeczkę inny kolor, bo tym razem wybrałam blond. To uch mi się jakoś po prostu nie podobał. To zależy od rzeczy, tak ona wygląda. Dalej z marki Tarte, której na pewno Wam nagram test na żywo, bo już mam ten pędzelek, który zamówiłam u Hani poprzednio. Kupiłam go sobie. Tak naprawdę to ja polowałam na ten pędzel i nie mogłam go, słuchajcie, znaleźć. Jak byłam już u kredki rok temu, to właśnie na niego polowałam i go nie było. On się nazywa Airbuki, czyli takie kabuki, ale Airbuki. Ma tworzyć efekt airbrusha dosłownie z podkładu. Jest to pędzel wykonany tak na bambusowej roczce, płaski, mocno zbity, przepiękny, no w ogóle cudeńko. Często go widywałam też na Instagramie, na różnych tutorialach. I ten pędzel, ile on kosztował? 28 dolarów te pędzele, niestety są strasznie drogie, ale jest to zachwalany, w ogóle wykonany z najlepszych surowców. Kosmetyki są wegańskie, że świetnie się nadaje do Amazonian Clay Full Coverage Airbrush Foundation, że można stosować go aż uzyskamy optymalne krycie i tak dalej, i tak dalej. Będzie też na żywo. I ostatnia rzecz z tych makijażowych to z Becky. Musiałam sobie kupić rozświetlacz Jaclyn Hill, youtuberki. Znaczy nie jest to jej firma, ale ona ma współpracę z tą firmą i stworzyli kosmetyki. Niestety nie było paletki Graveyard Girl. Niby wróciła, ale nie wróciła. Była już jakaś inna zupełnie kolekcja Tarte, więc nie kupiłam sobie paletki. No i tak wygląda kosmetyk. W ogóle jakie opakowanie kosmiczne. I mamy tu Champagne Pop, to jest rozświetlacz. I mamy też róż. I róż nazywa się Flower Child. Tak? Flower Child. Bardzo ładny róż. I stwierdziłam, że chcę mieć to w secie, bo bardzo mi się spodobał ten róż, a rozświetlaczy ja mam i tak dużo. Róż wygląda tak.
naprawdę ładne, cukierkowe. A rozświetlacz jest naprawdę bombowy. I zastanawiałam się nad rozświetlaczami, które polecał Jeffree Star, takie liquid highlighter, ale nie były tak ładne jak to. Zobaczcie, jaka śliczna tafla, naprawdę szampańska. Także mi się to bardzo spodobało. I już Wam mówię cenę. $38. Tak, to kosztowało $38. Znowu nie mało. I jako prezenty, myślałam, że dostanę coś ciekawego, ale dostałam dwa lusterka po prostu Sephory. Ale dobre i to, bo w Polsce to trzeba się prosić zawsze o te próbki, jakieś tam prezenty. No to takie dwa lustereczka przyjemne. Także takie gifty. Wydałam całkiem sporo. Darek przy kasie po prostu był przerażony. No ale powiedziałam mu, no wiesz, w Stanach to nie jestem za często. Raz, dwa razy w roku i chciałam, już dawno chciałam przetestować te kosmetyki, więc czekajcie na testy na żywo. Napiszcie, co Was najbardziej zainteresowało. Na pewno nagram Wam testy i palety, pokażę Wam rzęsy. Anastazję już na pewno dobrze znacie, ale będę używała w następnych filmach i rozświetlacza, i różnych tych kosmetyków. I kosmetyków Kat Von D, także na to czekajcie. Mam nadzieję, że ten haul Wam się podobał. Dajcie znać, co Wam się podobało najbardziej, a może miałyście któryś z tych kosmetyków, to też mi napiszcie na dole. Zostawcie kciuki w górę jak zwykle i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!